Marcin Jabłonowski. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywności czy lenistwa? Marcin Jabłonowski. Czy bałagan na biurku jest oznaką kreatywnego myślenia? Tak więc uogólniając. Pytanie bardzo ciężkie, bo w zależności ile miałem lat, to bym inaczej na to pytanie odpowiedział. Jak miałem lat 10, się bardzo dużo uczyłem pilnie, zdobywałem nagrody w konkursie na najlepszego ucznia. Wtedy miałem wszystko bardzo uporządkowane na biurku. I wtedy chaos mi bardzo przeszkadzał we wszystkim, co robiłem. Bo w momencie, kiedy się wszystko bardzo ładnie poukłada i posegreguje, wtedy wszystko można rozwiązać i łatwiej się zapamiętuje, łatwiej się uczy. Kiedy poszedłem na studia, już miałem 20 lat, zamieszkałem w akademiku. I tam był straszny chaos. Nie dało się uczyć. Właściwie nauka była w jednej wielkiej komunie. Jedna grupa osób szła do jednego pokoju, się uczyła, potem twierdziła, że jednak nie potrafi i szła do drugiego pokoju tą samą grupą i też stwierdziła, że nie potrafi. Teraz już mam kilka lat na karku i uważam, że najważniejszą rzeczą jest pogodzić ten porządek i tą część kreatywną, która pozwala nam wymyślać różne rzeczy. Jeśli będziemy najpierw mieli kreatywną wizję, czyli bałagan, z którego będziemy mogli wyłapać różne rzeczy w pokoju, które dadzą nam inspirację, to potem, kiedy to wszystko sobie uporządkujemy, powkładamy do odpowiednich szufladek, wtedy będziemy mogli te szalone nasze wizje zrealizować. Dziękuję. A, sesja.